Dobrze. Przyjacielu, więc będziemy teraz mówili na temat modlitwy w bardzo okrojony sposób, ponieważ to jest nie sposób, żeby o tym powiedzieć szeroko. Za dwa tygodnie będę mówił o tym dużo więcej na nabożeństwie. Modlitwa jest filarem chrześcijaństwa. Człowiek, który się nie modli, to człowiek, który na pewno błądzi. Na pewno. Nie można się nie modlić i jednocześnie chodzić z Bogiem. Tak jak w małżeństwie nie można być w normalnej relacji i ze sobą nie rozmawiać albo nie uprawiać seksu. Modlitwa to zorientowanie się na Boga, ukierunkowanie się na Niego, skierowanie na, jak mówi to słowo prosechomai, którym określa się modlitwa, skierowanie na Boga. Czego skierowanie? Wszystkiego. Umysłu, emocji, ciała, czasu. Wszystkiego. Modlitwa jest stylem życia. Modlitwa jest... Ona jest wypełnieniem życia chrześcijanina. Chrześcijanin najpierw się modli. Tak jak człowiek oddycha najpierw. Tak chrześcijanin się modli. Modlitwa nie jest odmawianiem jakichś pacierzy. Nie jest w ogóle schematyczna. Tak jak życie nie jest schematyczne, tak modlitwa nie jest schematyczna. Posiada ona w sobie określone parametry, ale ona nie jest schematyczna. Przede wszystkim jest ona związana z sercem człowieka, które chce Boga. Chce Boga. Jak się czegoś chce, to się na tą stronę kieruje. Tak jest zawsze. Na przykład ludzie nie osiągają jakichś sukcesów. Jakichkolwiek. Nieważne jakich. Ale na przykład nie osiągają i często zastanawiają się, czemu nie osiągają takiego sukcesu. Ja bardzo często odpowiadam do tego, że nie jesteś skierowany na tą sprawę w 100%. Zasadniczo można każdą dziedzinę życia, w każdej dziedzinie życia osiągnąć jakąś formę sukcesu. Zasadniczo, czy jest jakieś tam wyjątki, ale zasadniczo tak można. Tylko trzeba się na to skierować. Może nie będziesz geniuszem w tej dziedzinie, ale jak się skierujesz na jakąś sprawę, to będziesz bardzo dobrym rzemieślnikiem i ty na tym zyskasz. Ale musisz się skierować na to. Skierować na to swoją uwagę, uwagę życiową. Swoją życiową uwagę. I w tym momencie ty będziesz odnosił sukcesy. Kiedy ty swoją życiową uwagę skierujesz na Boga, to będziesz odnosił sukcesy. Jak ty nie skierujesz tej uwagi na Boga, to ty nie będziesz odnosił sukcesu. Ty będziesz miał połowiczne życie, częściowe życie. I ludzie w kościele, szeroko pojętym kościele, oni mają wielokrotnie połowiczne życie, częściowe życie. Takie życie składające się z jakichś fragmentów lepszych i gorszych. Bo to jest lepsza część życia, to jest gorsza część życia. Rozumiecie? Natomiast podstawowa sprawa to jest taka, że musi człowiek być skierowany na coś. Sportowiec musi być skierowany na daną dziedzinę. Jeżeli nie będzie, nie będzie ćwiczył, nie będzie trenował, nie będzie w ogóle skupiał się na tym, to on nie osiągnie tutaj niczego. W biznesie, w jakiejkolwiek dziedzinie musisz się skupić. W 100% się skupić, nie? Ja na przykład, ja to z autopsji wam mówię, ja w ogóle jakąkolwiek dziedzinę wezmę, się na niej skupię,
ja rozwinę tą dziedzinę. Nie, niekoniecznie w 100%, ale ja rozwinę. Jest napisane, że się wyda 30-krotny plon, 60-krotny lub 100-krotny. Czyli różna może być, różny może być poziom, bo nie do wszystkich rzeczy jesteśmy powołani, nie posiadamy umiejętności. Ale jak się skupimy na czymś, to na pewno osiągniemy mniejszy lub większy sukces. Więc skupienie się na modlitwie twoje, co w konsekwencji jest skupieniem się na Bogu, to jest w ogóle coś drzwi do sukcesu. Musisz się modlić. Najpierw w życiu musisz się modlić jako chrześcijanin, potem reszta życia. Potem reszta życia. Najpierw musisz się modlić, potem reszta życia. Potem jest służba, potem jest małżeństwo, potem są dzieci, potem są w ogóle samorozwój, no nie wiem, to wszystko później. Najpierw musisz się modlić. I ty musisz tą rzecz sobie wbić do głowy. Nigdy nie może ci, nigdy nie możesz modlitwy zepchnąć na boczny tor. Najpierw ją musisz ustawić w swoim życiu. I teraz pierwszą rzeczą, Ewangelia Mateusza 6,6. Pierwszą rzeczą w tym temacie jest taka rzecz. Ale gdy ty się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąć drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Komora, czyli ukrycie. Wszystko rozwija się według swojego rodzaju. Modląc się w ukryciu, otrzymujesz błogosławieństwo z ukrycia. Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Komora to punkt wyjścia rozwoju modlitewnego. Jeśli nie posiadasz komory, to twoje życie modlitewne jest słabe. Komora jest bardzo szerokim pojęciem. I komora zmienia się z czasem funkcjonowania w Chrystusie. Ale jaki jest początek komory? Początek komory to jest wyodrębnienie, świadome wyodrębnienie czasu, który będziesz spędzał na indywidualnej modlitwie z Bogiem. Od tego się zaczyna całokształt modlitwy. Bo modlitwa nie zawiera w sobie jedynie komory, ale komora jest jakby wejściem do życia modlitewnego. Musisz wyodrębnić na dzień dobry czas. Podkreślam słowo czas. Nieważne kiedy, w dzień, w nocy, to jest nieistotna sprawa. Istotna sprawa jest to, że musisz to zaplanować. Komara ci się nie uda, jeśli będziesz oczekiwał, że ci się uda. Komara ci się nie przydarzy. Nie będziesz sobie szedł i nagle nie wejdziesz do komory. Idę sobie przez życie, o komora wstąpię. Nie. Komora to rzecz planowana. Komora nie jest spontaniczna. Komora to jest planowana rzecz. Wejdź do komory swojej. To słowo komora tutaj to jest z greckiego, to jest nazwa takiego spichrza. Bez okien, ciemnego, w którym stało jedzenie. Tam nie było nic interesującego. To było ciasne, małe. To było coś takiego, że tam się wchodziło, zamykało się ze sobą swoje drzwi i zaczynało się robić czarno w środku. Tam nie było żadnych świateł, żadnych udogodnień. I on mówi, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi za sobą, módl się. Zacznij tam się modlić, tam. Często ludzie mnie pytali, co ja mam robić w komorze? Nie wiem, mówię, z Bogiem w karty pogrę. Nie wiem, co masz robić w komorze. Ja się nie znam na tym, co ty masz robić w komorze. Ja wiem, że ty musisz stworzyć komorę. Komora musi być systematyczna.
Komora nie może być okazjonalna, systematyczna. Jeżeli chcesz rozwinąć Twoje życie modlitewne, to musisz zacząć od systematycznej komory. To jest podstawowa rzecz. Musisz wyodrębnić czas. Może rano, może wieczorem, może w nocy. Nie wiem kiedy. To jest Twoja rzecz. Może kiedy jedziesz samochodem przez jakąś trasę. Nie wiem. Natomiast nie możesz myśleć sobie, że komora ma być raz na jakiś czas. Kiedy myślisz w ogóle o temacie modlitwy, to porównuj ją sobie do oddychania. Kiedy myślisz o komorze, też porównuj sobie do oddychania. Nie oddychasz raz na jakiś czas. Oddychasz systematycznie. Ja jestem bardzo zrównoważonym wewnętrznie człowiekiem. Jestem totalnie w ogóle otwarty i odważny, ale jestem zrównoważony. Bardzo zrównoważony. I moje zrównoważenie jest związane z tym, że ja mam stałe życie modlitewne. Moja komora jest rzeczą stałą. Dzisiaj moja komora jest inna niż była kilka lat temu. Ponieważ stan mojego wewnętrznego skupienia jest inny. Dlaczego ja was nakłaniam do tego, żebyście wyodrębnili czas i miejsce? Bo wasz stan skupienia może niekoniecznie być taki jak mój dziś. Możesz mieć problem, żeby skupiać się w sytuacji czy w miejscu, które do tego nie jest przydatne. Ja dziś mogę te rzeczy już robić. Jednak raz na 3 miesiące wyjeżdżam na tydzień komory. A raz na 2 tygodnie mam 1 dzień komory. Rozumiecie? Modlę się. Skupiam się w swoim sercu w inny sposób na Bogu. W inny sposób. Jednocześnie codziennie, mając rozwinięte życie modlitewne, modlę się systematycznie. Nie ma takiego dnia, że się nie modlę. Takiego czegoś nie ma. I moja modlitwa nie polega na tym, że mówię dzień dobry Duchu Święty i dobranoc Duchu Święty. Bo takie modlitwy wielu chrześcijanom towarzyszą. Albo dzisiaj mi tego brak, albo dzisiaj jestem smutny, albo dzisiaj to, albo dzisiaj tamto. To są takie modlitwy wielu ludzi. Ale to nie jest modlitwa. To jest jakiś fragment wyrwany z kontekstu. Modlitwa to skupienie się na osobie Boga jako całości. Teraz tak, modlitwa nasza to mniej więcej 60% uwielbienie, uwielbienie Boga. Cała modlitwa, całe życie modlitewne, które posiadasz, to mniej więcej w 60%, czyli ponad połowa, to uwielbienie Boga. Jeżeli będę Ci pokazywał praktyczny przykład. Jeżeli masz, potrafisz wyodrębnić godzinę czasu na komorę codziennie, tak? To mniej więcej 40 minut tej komory powinieneś zagospodarować uwielbienie. Rozumiesz? To tak to wygląda w praktyce. Nie innymi rzeczami, ale uwielbieniem Boga. Mniej więcej 20% to jest ogłaszanie, czyli proklamacja. Proklamacja, czyli wypowiadanie tego, w co uwierzyłeś na podstawie prawdy Bożej. To masz 80% już. I 10% to są Twoje sprawy, jakieś 10% to są cudze rzeczy. Rozumiesz?
Jeżeli już chrześcijanie rozbudowują życie modlitewne, najczęściej robią to od tyłu. Najczęściej ponad połowa jest związana z tym, że przychodzą do Boga załatwiać różne sprawy. Potrzebuję tego, potrzebuję tamtego. Chciałbym, żebyś zmienił to, chciałbym, żebyś zmienił tamto. I to im zajmuje większość życia modlitewnego. Dlatego ci chrześcijanie nie mają sukcesu w życiu. Odwrócili ten cały obrót. Rozumiecie? Od drugiej strony zaczęli. Od drugiej strony. A jest napisane tak. Ja jestem drzwiami, mówi Jezus. Jeżeli ktoś wchodzi inaczej, jest złodziejem. Jeżeli ty inaczej się modlisz, jeżeli ponad 50% twoich w ogóle modlitw, czy ponad 80% to są w ogóle różnego rodzaju twoje prośby i łkania przed Panem, to ty złodziej jesteś. Kradniesz swój własny czas, rozumiesz? I Boży czas. Zwykłe złodziejstwo. Szkoda prądu. Rozumiecie? Szkoda prądu na to. To lepiej się zająć w ogóle pieleniem ogródka. Bo i tak bez sensu to, co robisz, i tak bez sensu. Coś wam przeczytam. Historia Rut. Rut była poganką, nie była Żydówką. Mieszkała poza granicami Izraela i w pewnym momencie jej życia na ich terenie zagościła żydowska rodzina, która wyszła z Izraela, zaczęła mieszkać za granicami Izraela. Jeden z chłopaków, którzy tam byli w tej rodzinie, w tej Rucie zakochał. Zakochał się, postanowił tam zostać, zbudował sobie życie. Po jakimś czasie umarł. I Rut, która była poganką, przyszła mieszkać do Noemi, czyli swojej teściowej. I teściowa, ponieważ z uwagi na śmierć i swojego męża, i swojego syna, właściwie dwóch synów nawet, bo tam taka tragedia jakaś była, postanowiła wrócić do Izraela, więc Rut powiedziała, to wracam w domu. I ona wraca do tego Izraela razem z Noemi. Po drodze Noemi mówi, wiesz, tam w Izraelu jest ktoś, kto jest tak zwanym naszym wykupicielem. Czyli ktoś, kto pochodzi z naszego rodu i może nam zabezpieczyć byt materialny. I idziemy właśnie tam i spróbujemy coś uzyskać w tej sprawie. No i tam idą. Idą i zamieszkują obok pewnego biznesmena, połego pól, który nazywa się Boaz i właśnie jest tym wykupicielem. To jest daleka jakaś rodzina tej Noemi. No i teraz okazuje się, że Boaz to kawaler, który szuka żony. No i Noemi mówi do Rut tak. To jest dobra partia dla ciebie. Ty weź go tam sobie zbajeruj i ty za niego wyjdź za mąż i on wtedy w ogóle obejmie nas opieką materialną. Tak jej to radziła teściowa. Bardzo praktyczna kobieta. No i Rut się najpierw przyjmuje do pracy, do tego Boaza. Zajmuje się tam zbieraniem, takie było prawo w Izraelu, że jak oni zbierali w ogóle zboże, jakieś kłosy wypadały z tych snopków, to nie wolno było zbierać tych kłosów, które wypadały, tylko one były dla ubogich. Takie było prawo w Izraelu. Kłosów zbierać nie wolno.
No i wypadały te głosy i Noemi, ponieważ była, przepraszam, nie Noemi, tylko Rut, ponieważ była uboga, zbierała te głosy i z tych głosów sobie codziennie wieczorem robiła mąkę i tam miały z tą teściową chleb. I ona tak sobie tam pracowała u tego Boaza na ten chleb. No i któregoś razu, jak ona już tam popracowała, no już ten Boaz na niej parę razy oczy zawiesił, to teraz, kiedy ona wróciła do domu, to Noemi poszła krok dalej i zaczyna jej doradzać, jak ona ma tego Boaza zbajerować. Jest napisane tak. Potem rzekła do niej Noemi i teściowa: córko moja, czy nie powinnabym poszukać za siebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiaj się nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Się już dowiedziała, że on to będzie robił. Też ciekawa postać, uważam, jeszcze raz, bardzo operatywna kobieta. Ona wiedziała, że jak Noemi dobrze wyda za mąż, to sama będzie miała byt do końca życia. I teraz ona ją uczy. I posłuchajcie, czego ona ją uczy. No bo oni tam, jak przesiewali w nocy ten owiec, czy te zboże tam jakieś, to mieli zmiany. No i Boaz sobie po swojej zmianie, kiedy zmieniał tych swoich pracowników, to po prostu szedł na klepisko i spał sobie. I jest napisane tak. Umyj się przeto i namaść. Włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się najmie i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już powie potem, co masz zrobić. Dobre, nie? Tak ją nauczyła teściowa. Mówi, to tak się męża zdobywa. Rozumiesz? Wiecie, co to jest? To jest proroczy obraz modlitwy. To proroczy obraz modlitwy. Nie wiem, czy już zbadaliście z Pisma Świętego to, że Pan Jezus to był potomek Rut i Boaza. On się wywodził z tego pokolenia. Rut i Boaz to byli pra-pra-pra-pra-pra-dziadkowie naszego Mesjasza. Boaz tutaj jest symbolem Boga. Rut to symbol Kościoła. Symbol wierzącego człowieka, który przychodzi do Boga. Jak się do tego Boga przychodzi? Mnie czasem szlak trafia, jak ja widzę, jak ludzie do Boga przychodzą. Ludziom się wydaje, że Bóg to jest popierdółka, do której można przyjść i się popujać. Tak. Tak myślą dzieci. To prorocze, słuchajcie. To dziecięce myślenie, że do Boga można przyjść i się popujać. Do Boga się tak nie przychodzi. Do Boga się przychodzi tak, jak tu jest napisane. Umyj się przeto i namaść. Włóż na siebie strojne szaty. I zejdź na to chlebisko. Unisz się tam. Zejdź tam. Tylko nie daj się mu poznać. A chrześcijanin leci i natychmiast daje się poznać. To mi potrzeba, tamto mi potrzeba, tego chcę, tamtego chcę. Uwielbiając Boga, nie dajesz mu się poznać. Kiedy go uwielbiasz, rozumiesz? Ludzie nie rozumieją zasad duchowych, które tu panują. Że to uwielbienie Boga powoduje, że w pewnym sensie Bóg zaczyna być dostępny. Tak, masz Ducha Świętego i stałą relację z Bogiem. Ale to jest to samo, że jesteś w małżeństwie i masz w ogóle dokument na to, że jesteście małżeństwem, podpisany w ogóle przez prawo polskie. Rozumiesz? Ale proszę bardzo, weź ten dokument
Idź do swojej żony czy do męża i powiedz, należy mi się 6 orgazmów. Pan dalej. Popatrzy na siebie i powie, a może w ogóle porozmawiajmy najpierw. Jakieś kwiaty, wino. Może się umie. Może byś się umie. Może byś się namaścił jakoś, jak ty wyglądasz. Mam dokument! Umyj się i namaść. Z czym tu przyleciałeś? Postaw wino. Weź kieliszki. Porozmawiajmy. Orgazm później. Rozumiecie to? Są jakieś procedury. To jest prawda. To są te procedury właśnie. Ludzie myślą, że Bóg to nie jest osoba. Mówią, tak, Bóg to osoba, ale myślą, że to nie osoba. Myślą, że to jest automacik. Można kopnąć i wyleci kawka. Rozumiesz, o co chodzi? Należy mi się, bo jestem w Chrystusie Jezusie. Tak, należy ci się. Ale przede wszystkim w ogóle pamiętaj, że ja jestem Bogiem. Ja Bogiem jestem. Bogiem. Ona mówi, zejdź na to klepisko tam. Nie wołaj go do siebie. Ty tam zejdź. Nie daj mu się poznać, aż się naje i napije. Wiecie, co się dzieje, kiedy uwielbiasz Boga? W pewnym sensie oswajasz Go. Bóg jest trochę nieoswojony. Ludzie mówią, że myślą, że Bóg to jest oswojona postać taka. To nie jest do końca oswojona postać. Rozumiecie? To na opowieściach z Narni pięknie jest pokazane. Oni się bawią, kręcą symbol Kościoła, już wszystko pięknie, a Aslan poszedł. Ja mówię, czemu on poszedł? On nie jest do końca oswojony. To Bóg. Niech się najmie i napije. Kiedy uwielbiasz Boga w swoim życiu modlitewnym, to w pewnym sensie Go poisz i karmisz. Ja ci proroczo to dzisiaj pokazuję. Ja mam nadzieję, że ty to rozumiesz. Ty nie zasługujesz na coś. Tu nie chodzi o zasługiwanie, bo sprawa dawno załatwiona, akt małżeństwa dawno podbity. Akty prawne załatwione. Na poziomie sprawiedliwości jest git. Ale jest druga granica, granica miłości. Rozumiesz? Ty tam podejdź jak ona. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź do niej, odkryj jego nogi, połóż się, a on ci już powie, co masz robić. Bliskość jest jakby celem modlitwy. Bliskość. Tam się w bliskość wchodzi w modlitwie. W bliskość. Co było, czym się różnił Jan od innych apostołów? Że był ciągle blisko. On wisiał na tym Jezusie. Taki myk robił. Cały czas na nim wisiał. Oni do niego potem to już się tak przyzwyczaili, że przychodzili do niego i mówili, co Pan powiedział, co Pan powiedział, co Pan powiedział. Dlaczego oni do niego przychodzili? Bo on był blisko. Ja nie widziałem, żeby tam Tomasz na nim wisiał, żeby Piotr na nim wisiał. Wszyscy oni to, pójdę na tobą na śmierć. A ja nie mówił, że na nim pójdzie na śmierć. Wiesz, co Jan robił? Wisiał na nim. Wklejał się niego, wlepę taką robił. Rozumiesz? Wsadzał mu nos między żebra, pro ciebie i tam siedział. Jedyny, co śmiercią męczeńską nie umarł. Tak jakoś wyszło. Rozumiesz, o co tutaj schodzi? On jeden taki był. Siedział w ogóle pod pachą Jezusa. I wszyscy przychodzili do tego, który był blisko i mówił, co Pan powiedział. Jak będziesz człowiekiem modlitwy, to będą do ciebie przychodzić i pytać, co Pan powiedział. Co Pan powiedział? Bo będziesz blisko. Bo dusza twoja będzie wlepiona, kiedy masz życie modlitewne. 19 lat mam życie modlitewne i nie miałem w ogóle żadnego, jakby
w ogóle cofnięcia się w tym. Nigdy. Zawsze wypierałem życie modlitewne. Potrafiłem dzieciom w domu odmawiać w ogóle relacji na rzecz życia modlitewnego. Potrafiłem powiedzieć do mojego syna w ogóle, przyjdę do ciebie za pół godziny, wyjdź stąd teraz. Diabeł do mnie mówił w ogóle, jak śmiesz, mówi, to jest dziecko, siedziałeś tyle w więzieniu, a teraz mówi, żeby wyszedł z pokoju. A Duch Święty do mnie mówił, nie martw się. Nic mu nie będzie. Jak ty stoisz przede mną, to twój syn jest bezpieczny. Jak ty przede mną tutaj jesteś, to twój syn jest bezpieczny. Bez względu na to, co się będzie działo, bo ty stoisz przede mną. Nie zaskoczy go nic. Dlatego tak wygląda życie modlitewne. Uwielbienie. Uwielbienie, przyjaciele, to musi być wasze drugie imię. Drugie imię. Komora, ona musi też stanowić dla ciebie miejsce słuchania. A więc modlitwa, ona jest związana z tym, co ty wobec Boga prezentujesz, i jest związana z otwartością na to, co On chce teraz do ciebie mówić, przekazywać ci, czy czego chce cię uczyć. Modlitwa jest dialogiem. W komorze też dochodzi do dialogów. Niekoniecznie w tym samym czasie. Wielu ludzi myśli, że zada pytanie, Bogu otrzyma odpowiedź. Ja mówię, skąd to wziąłeś? No bo ty mówisz, że Bóg mówi. Ale człowieku, to nie tak, że ty w ogóle się pytasz, a On ci mówi. Ty się pytasz, a On ci mówi. To nie zawsze tak wygląda. Czasem tak wygląda. A czasem tak nie wygląda. Czasem tak nie jest. Czasem jest tak, że ty o czymś mówisz, a On mówi o czymś innym. Rozumiesz? Czasem jest tak w ogóle, rozumiesz, że ty się modlisz, a On ci pytania zadaje. Czasami tak jest. Bo to jest bardzo szerokie, ale jest tam dialog. To dialog. W modlitwie bardzo ważne są inne języki. Inne języki nie są po to, żebyś ty tych innych języków używał czasem na nabożeństwie albo gdzieś. Innymi językami masz się modlić notorycznie. Słowo Boże mówi, że jeśli ty nie wiesz, o co masz się modlić, a modlisz się w innych językach, to na pewno modlisz się zgodnie z Bożą wolą. Robisz rzeczy prawidłowe wtedy. Jeżeli ty zastosujesz te proste rzeczy, o których ja teraz mówię, bo ja nie chcę nic głębiej w tej chwili mówić na ten temat, to zrobisz ogromny krok. Planuj komorę. Krok po kroku w tej komorze się poszerzaj. Wypełnij swoje życie modlitewne przede wszystkim uwielbieniem, następnie ogłaszaniem, a proszenie i wstawiennictwo o różne sprawy zostaw na końcu. Nie bój się. Nie bój się. Że jeżeli ty w ogóle nie przedstawisz Bogu całej listy, to On czegoś nie zapomni. Naprawdę, On nie ma Alzheimera, On uzdrawia z Alzheimerów. To nie jest chory Bóg. On nie potrzebuje listy całej twojej. To nie taki Bóg, ja nie ma, takiego Boga nie ma. Uwielbiając Boga, uwalniam wdzięczność za to, co posiadam. Ogłaszając, mówię, że mam poczucie bezpieczeństwa i wszystkie moje prośby są spełniane. A potem wielokrotnie wymieniam kilka rzeczy, natychmiast je załatwiając. Wszystko porusza się oczywiście w atmosferze wiary. To życie modlitewne. Życie modlitewne.
Mówiąc o życiu modlitewnym, nie sposób nie poszerzyć tematu uwielbienia. Uwielbienie, przyjaciele, to nie jest jedynie to, że ty śpiewasz piosenkę dla Boga. Uwielbienie to jest pewnego rodzaju manifest, pewien manifest związany z tym, że ty wiesz, że On jest Bogiem, a ty jesteś człowiekiem. Uwielbienie to bardzo szerokie pojęcie. Tu w Kościele mamy społeczne uwielbienie, ale społeczne uwielbienie jest odzwierciedleniem indywidualnego uwielbienia. Jeżeli chcemy, żeby w Kościele społeczne uwielbienie było szersze, większe, głębsze, potężniejsze, żebyśmy mogli doświadczać obopólną wiarą manifestacji Bożych, to nasze indywidualne uwielbienie musi być stałe, mocne i poszerzające. Tak naprawdę na uwielbienie wchodzi każda forma, jakby wdzięczności wobec Boga zamanifestowana na zewnątrz. Każda forma. Uwielbiać Boga dokładnie znaczy cieszyć się znaczeniem Boga. Uwielbiać Boga to cieszyć się znaczeniem Boga. Kiedy ja uwielbiam Boga, to ja swoim wszystkim w zasadzie, co mam, duchem, duszą, ciałem, wszystkim, co posiadam, cieszę się ze znaczenia Boga. Że to znaczny Bóg, to znacząca postać. Znacząca postać. Dobrze można zobaczyć, szczególnie na naszym uwielbieniu, jak uwielbienie wygląda. Uwielbienie to chwalenie, dziękczynienie i czczenie. Chwalenie, dziękczynienie i czczenie. W ogóle Bóg jest osobą, pamiętaj. Ale jest to taka przeciwna osoba. To jest taka osoba, do której podchodzi się w określony sposób. Chwalenie określa Jego wielkość. Kiedy zaczniesz rozbudowywać swoje uwielbienie od tego, że będziesz określał wielkość Boga, to zrobisz prawidłowy krok. Powiem wam, co się zaczyna dziać w duchowej rzeczywistości, kiedy wierzący człowiek zaczyna robić taką rzecz. Ty jesteś wielki, ty jesteś potężny, nie ma nikogo takiego jak ty. Ty jesteś skałą, ty jesteś fortecą, ty jesteś Bogiem niezniszczalnym. Kiedy to zaczyna płynąć z ust wierzącego człowieka, rozumiecie? To pierwsza rzecz to jest taka, że demoniczne siły, które są wokół, zaczynają się bać. Podczas chwalenia wywołujemy strach w demonicznych siłach. Strach, rozumiecie to? Straszysz diabła. Ludzie często mówią, wracam znowu do uwielbienia społecznego. U was jest tak głośno, tak manifestujecie, jesteście tacy. Ja mówię, no tak, bo my chwalimy Boga. Zaczynamy od chwalenia Boga. Co mamy robić? Prezentujemy Jego wielkość. No to jak mamy ją zaprezentować? Bujając się jak boja na Bałtyku? Tak się prezentuje czyją wielkość? No kogo tak możesz zaprezentować? Rozumiesz? Dilera na marihuany tak zaprezentujesz. Jest taki wielki. Po chwaleniu wchodzi w grę dziękczynienie, czyli kiedy ty określisz wielkość Boga w swoim sercu i przez swoje zachowania, to jesteś otwarty bardzo mocno na wdzięczność. Wdzięczność. Czyli dziękczynienie. Określasz Boga dobrego. Jesteś wielki, potężny, niezniszczalny. Dla mnie dobry, Panie mówi.
zupełnie mnie zaspokajasz. Zupełnie mnie zabezpieczyłeś. Niczego mi nie brakuje. A uwielbienie Twoje kończy się czczeniem, czyli określeniem świętości Boga. Najgłębszą, najbliższą formułą, jaka istnieje. To ten moment, kiedy ona się kładzie przy Jego nogach. I tam rozpoczyna się miejsce, w którym następuje, gdzie monolog zamienia się w dialog. On Ci powie, co masz robić. Kiedy? Kiedy jesteś w stanie Go czcić? Uczcić Go. Uczcić Go. Powiedzieć, Ty jesteś zupełnie inny, a ja razem z Tobą. Niż to wszystko, co mnie otacza. Chcę, żebyście rozumieli dogłębnie sprawę modlitwy. Modlitwa będzie was nieść jak ptak na skrzydłach. Tak was poniesie modlitwa. Do modlitwy się tak przyzwyczaić można, że będzie, że człowiekowi, który realnie w to wejdzie, będzie łatwiej coś osiągnąć na poziomie modlitwy niż fizycznie wielokrotnie. Rozumiecie? Słuchałem kiedyś świadectwo takiego człowieka. On miał, ciekawy człowiek dosyć. Jak pisał, to był to pisarz, wierzący człowiek. Kiedy przestawał mu pisać długopis, łatwiej mu było uwielbiać Boga, że pisał dalej, niż sięgnąć po drugi. To podle niego prostsze. On miał ich tam 4, 8, 15, jak to pisarz. Ale ten człowiek coś takiego zrobił ze sobą. Rozumiecie? Po prostu byłoby łatwiej. A więc tak naprawdę życie modlitewne może stać się dla Ciebie niezmiernie proste i łatwe. Ono nie będzie jakąś orką. O, muszę się modlić. Ha, jestem chrześcijaninem. Ha, muszę się modlić teraz. Rozumiesz? Nie musisz się modlić. To się zaczyna stawać stylem Twojego życia. Tylko to trzeba ćwiczyć. To trzeba trenować. To trzeba rozwijać. Jeżeli zauważasz, że będąc na społecznej modlitwie tutaj, nie możesz się skupić, jesteś rozproszony i zastanawiasz się dlaczego, to odpowiedź jest taka, ponieważ Twoje osobiste życie modlitewne leży w gruzach. Po prostu. To, co robisz, to nie jest życie modlitewne, bo gdyby to było życie modlitewne, to wszedłbyś na to, do tego, w te uwielbienie, jak nóż w masło. Bo to by była część tego, co robisz na co dzień. Tak. Bo w innym wypadku, to namaszczenie wielokrotnie, które jest podczas społecznego uwielbienia, jest dla Ciebie nieznane. I dlatego człowiek głupieje. Wyciągają telefony, krzepią coś w telefonach, przeglądają Biblię, nagle ktoś Biblię chce czytać podczas uwielbienia. Co tam w tej Biblii chce przeczytać jeszcze? Prawda, coś tam? Uspokój się. Wyluzuj. Masz problem ze skupieniem, bo nie prowadzisz silnego życia modlitewnego na co dzień. Weź sobie odpowiedź na to pytanie. Prosta rzecz. W innym wypadku będziesz wchodził jak w masło. Przecież to normalny chleb powszedni, uwielbiamy Boga. Halleluja, to co robię na co dzień. Rozumiesz? Na co dzień go wywyższam, trzę, uwielbiam, skaczę, śpiewam, mruczę, syczę. Rozumiesz, o co chodzi? Robię to na co dzień. Mam tak codziennie. Żadna wielka sprawa. Rozumiesz? Nic takiego się nie dzieje, co by się nie działo ze mną na co dzień. Od po prostu takich jak ja, jest tutaj powiedzmy setka czy więcej i w tym momencie obopólna nasza wiara wywołuje 100 razy większy efekt. Tu się nic więcej nie dzieje. Tylko 100 razy silniej. Dlatego badaj, jak funkcjonuje Twoje życie modlitewne na co dzień.
szanuj je. Rozwijaj. Rozumiesz? Przychodź do Boga i ucz się Jego, jaki On jest. Czy ty będziesz podczas twojego spotykania się z Bogiem czytał Pismo, czy robił inne rzeczy, to jest jakby twoja prywatna sprawa, bo to ty jesteś prowadzony przez Ducha Świętego i jakby nikomu nic do tego, co tam się będzie działo. Generalnie ta kanwa będzie ciebie obowiązywać zawsze. Uwielbienie, ogłaszanie i te sprawy z proszeniem i wstawiennictwem na samym końcu. Ja czytam Biblię, wielokrotnie siedzę, przerywam, uwielbiam Boga, dziękuję Mu za coś, modlę się na innych językach, przyglądam się w coś, rozmawiam, ogłaszam, w ogóle wiesz, o co chodzi. Dzieje się to w zasadzie w jednym czasie, na przykład. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że tak działa ta rzecz. Na końcu chcę Wam określić, jakoś też pewien, żebyście też dobrze zrozumieli, że Bóg doskonale wie, co chce. To nie jest tak jak z wieloma ludźmi, którzy nie wiedzą, czego chcą. Boją się w ogóle określić samych siebie. On się sam określa bardzo dobrze. To bardzo zdrowa jednostka jest. I On pokazał nam, w jaki sposób On lubi być uwielbiany. I to może wielu zaskoczyć, bo ktoś powie, no to ja bym chciał sam tak uwielbiać Boga sobie. No dobrze, to sobie uwielbiaj sam Boga według swojego serca, ale łaskawie spójrz, wracając do tego, że On jest Bogiem, jak On lubi. Bo to fajnie robić komuś prezent taki, jak ktoś lubi. Rozumiesz? Bo z drugiej strony jest głupio, wiesz, koledze, który nie ma nogi, kupić buty. Prawda? Niby fajny prezent. Kupiłem Ci dziś wspaniałe buty. Jeden będziesz miał w ogóle na zapas. Nieładnie. Ładnie by było go uzdrowić na przykład. Jest w Piśmie Świętym 7 określeń fundamentujących uwielbienie Boga. Halal, czyli szalony taniec. Uwielbienie Boga tańcem. Dlatego my tu tańczymy. Nie dlatego, że my mamy w ogóle taką ekspresję wewnętrzną. Ludzie mówią, tu się tańczy, wy tańczycie. Nie. Halal. Hebrajskie słowo halal. Od tego jest hallelujah. Szalony taniec dla Jahwe. To znaczy hallelujah. Szalony taniec dla Jahwe. Sformułowanie używane przez Żydów od tysięcy lat na różnych zgromadzeniach, gdzie tańczyli dla Boga. Przez taniec wyraża się uwielbienie. Rozumiecie? Normalny taniec. Taka forma ekspresji. Taniec dla Boga. Jaki? Nieważne. Dla mnie Jajfa tańczy. Ważne, że dla Pana. Zaperumpę, rób co chcesz. Byleś tańczył, byle halal. Jak halal, to dla Pana. Co? To nieważne. Bogu wszystko pasuje. Tak jak każdy rodzaj muzyki mu pasuje. Od hip-hopu, po smutne pieśni z pielgrzyma. Tam. Wszystko mu odpowiada. Byle w Duchu Świętym. Rozumiesz? Byle serce w to zaangażowane. Po drugie, to da podniesienie rąk. Czyli szeroko pojęta gestykulacja. Nie jak słup stoi. Rozumiesz? Tylko się rusza. Podniesienie rąk. To też jest proroczy obraz. Protestanci się tego nauczyli, rozumiecie? I potem to robią. Podnieśmy ręce. Podnoszą. Tak się modlą. Katolicy się modlą tak. Protestanci się modlą tak. Cholera wiecie. Wszystko tak jest. Ten ma tak, ten ma tak.
Rozumiesz? Tak jest w szkole dziwactwa, no bo i potem to przechodzi z pokolenia na pokolenie, tak robią po prostu. A to podniesienie rąk, czyli to jest coś niestandardowego. W niestandardowy sposób zaczynam się zachowywać. Zobacz, sprawdź na ulicy, jak to działa. Ustań na ulicy, podnieś ręce. Rozumiesz? Od razu znajdziesz się na Facebooku. Dalej to jest hebrajskie słowo yada, czyli podniesienie głosu. Wielki głos. Ludzie mówią, czemu wy krzyczycie dla Boga? Ja mówię, bo napisano yada. Od tego jest słowo jadaczka. Nie wiem, tak myślę. Może tworzę teraz. Trzesz jadaczki. Yada, podniesienie głosu. Jest napisane, Jezus modlił się wielkim głosem do Ojca. I z otwartymi oczyma. Rozumiecie? W przeciwieństwie do większości protestantów, którzy zamykają oczy i modlą się cicho. Przeżywają tam coś, nie wiem co. Ale Jezus robił to z otwartymi oczyma i głośno. Nie! On się nie, on w ogóle wykrzyczał, co miał do wykrzyczenia. Rozumiecie? Taki był Jezus. I Bóg tego uczył. Ja da, krzycz do mnie, wołaj do mnie. Aleluja. Człowieku. Jeszcze jak to, ja już nie będę. Tehila. Następnie nowa pieśń, tworzenie nowych pieśni. I to nie jest jedynie tworzenie piosenek. To jest tworzenie, tak? Szeroko pojęte tworzenie. Muzyka, pieśni. Różnego rodzaju w ogóle jakaś dramaturgia. Nowe rzeczy. Nowe. Nowe. Pamiętajcie, stare rzeczy, one, inaczej, rzeczy, które się stworzyło, one zaraz będą stare. Rozumiecie, to jest bardzo ważne do każdej dziedziny twojego życia, mówię teraz. Ty musisz tworzyć nowe rzeczy, nowe przestrzenie. Nowe. Nowe. Cały czas. Bo inaczej to przyjdą demony. Bo starych rzeczy ty się nauczysz już. I będziesz je robił automatycznie. Posłuchaj, trzeba o wiele więcej. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz. Jak tworzymy nową piosenkę, to wywołuje ona o wiele większe podniesienie serca, niż jeśli powtarzamy jakąś starszą, która też jest duchowa i piękna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta duchowa i piękna, ale starsza, ona jest już przez wielu ludzi tylko przetwarzana, ponieważ nasz umysł działa w ten sposób, że bardzo łatwo odłącza serce tak zwane. I działa tylko umysł. I umysłem powtarzasz tą piosenkę. To jest takie łatwe. Dlatego zaskakujemy ciągle tworzeniem nowych piosenek, nowych aranżacji, nowych melodii. To trzeba zaskakiwać te nasze umysły, bo my się przyzwyczajamy. A przyzwyczajenie to przedsionek śmierci. Rozumiesz? Przyzwyczajenie to przedsionek śmierci. Tego nie wolno robić. Tehila, mówi Bóg. Chcesz, żeby było wszystko świeże, to twórz. Twórz. Bądź twórcą, boś na mój obraz stworzony. To nieważne, że to będzie brzydko brzmiało. Ty mówisz, ja nie umiem jakieś tworzyć rzeczy. Umiesz, stwórz po swojemu, niech to będzie głupie. I ty nie musisz publicznie występować z tym. Idź do komory swojej i odśpiewaj Bogu, jak potrafisz. Nie jesteś muzykalny, nie musisz być muzykalny, człowieku. Ja miałem czasem takie uwielbienie, taką bufę miałem, już jej nie ma, bo wyrzuciliśmy ją taką brązową ze skają na wierzchu. Ja się zamykałem w pokoju, po ciebie tupłem w tą pufę, czymś może ciebie w ogóle i coś tam w ogóle rzeźbiłem na przykład, nie, pół godziny. Rozumiecie? Jakiś taki, Agata Pechara, taki pastor przyjechał, to mówi, że pojechał
do takiej chałupy, 40 dni w tej chałupie siedział, pościł, beczkę miał, taką żelazną, no nie? Siedział na tej beczce okrakiem, człowieku dług w tą beczkę cały dzień, w ogóle i Boga wielbił. Beczkę miał. Takie miałby do ciebie urządzenie. Beczkę i kija. I 40 dni siedział w tej chałupie i na tej beczce Boga wielbił. Rozumiesz? On takie komory miał. Czujesz klimat? I taki człowiek wychodził zupełnie zmieniony po takim czymś. Rozumiesz? Czujesz, wiesz o co chodzi? Po miesiącu walenia w beczkę codziennie, rozumiesz, i uwielbiania Boga pod hałas związany z tą zardzewiałą blachą, ty będziesz inny człowiek. To cię zmieni nie do poznania. Taka jedna akcja to może być w ogóle terapia najlepsza na całe życie. Bo tamte hila powstało. Każde z tych rzeczy ma osobne namaszczenie. Osobne namaszczenie. Inny rodzaj namaszczenia wpływa, kiedy powstaje tequila, kiedy powstaje nowa pieśń, nowa aranżacja. Rozumiecie, o co chodzi? Wstępuje inne namaszczenie. Następnie gra zamar, czyli gra na instrumentach, dokładnie jest napisane dotykanie strun. Gra na instrumentach, czyli coś, co jest związane z całą formą muzyki. Nie ma, nieważne jakie. Ważne, że dla Pana. Następnie barak, klękanie, leżenie na twarzy, wszelka forma fizycznego uniżenia. Tak się uwielbia Boga. I po trzecie szabak, czyli okrzyk bojowy. To ten okrzyk, kiedy został wydany, to padły mury Jerycha. Tam padło hasło, szabak. I oni krzyknęli i runęły mury. Ja często patrzę, co ludzie wyłapią. Jak zrozumieją, że jeden głos może się przemienić w pewnym momencie w namaszczenie szabak, a trzeba go słuchać. Słuchać Ducha Świętego. To, o czym Wam dzisiaj mówię, to mały zakres modlitwy. Mały. Pewien mały rysunek. Ale te rzeczy chcę Wam pozostawiać, żebyście zrozumieli, że one stanowią pewnego rodzaju punkty wyjścia, żeby iść dalej. Rozwijajcie się w tym. Nieważne, jaki masz charakter, jakie masz usposobienie, masz być człowiekiem modlitwy. Rozumiesz? Nieistotne, czy będziesz podobny do kogoś innego, czy nie będziesz podobny do ludzi. Nie ma żadnego znaczenia. Rozwijaj swoją indywidualną modlitwę, a w społeczności doprowadzał będziesz do tego, że potężne Boże namaszczenie będzie dotykało o wiele silniejszy sposób ciebie i innych. Będziesz częścią uderzenia Bożego. To przez modlitwę jesteśmy w stanie wiele zrobić. Bardzo wiele. To ona udrożni nam drogi do służby, do zmian w społeczeństwie. Rozumiecie? W biznesie, w każdej dziedzinie. To modlitwa właśnie. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą szkołę. Dziękujemy Tobie, że ta szkoła, ona zmienia ludzi, ona doprowadza do tego, że to, co było ciemne, staje się jasne. Święty Duchu, ja chcę, żeby ten czas teraz był czasem, Ojcze, kiedy ludzie będą trafili i przyjmowali głęboko do swojego ducha to, co przez ten rok było na szkole mówione i robione. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że my wydajemy plon z tego, że my, Ojcze, nie cofniemy się, a wszystko to, co w nas złożyłeś, będzie coraz większe, potężniejsze, będzie służyć nie tylko nam, ale i innym ludziom. Ojcze, dziękuję Ci za głębokie zrozumienie, czym jest Biblia i w jaki sposób z niej korzystać. Ojcze, dziękuję Ci za głębokie zrozumienie, czym jest modlitwa i jak z niej korzystać. Duchu Święty, poddajemy Ci te dwie sprawy dzisiaj. Dziękujemy Ci, że jesteśmy już dalej niż przed tym spotkaniem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Amen. Amen. Amen.